Hej siema, tu Paweł Zielonka Vlog. Witam was kochani w kolejnym vlogu, który chyba pojawi się chyba w ciągu kilku miesięcy. Teraz kochani będzie troszkę tak inaczej i dla tych, którzy właśnie się stresknili. Czyli uwaga, unboxing. Tak, kolejny, ale to nie jest taki byle jaki unboxing. To jest unboxing kart. Tak. Mam ich właśnie 6. A to są w ogóle karty z naszej polskiej ekstraklasy. Kogo znajdziemy? Tego to ja nie wiem. Ja sam w ogóle jestem ciekawy. Poza tym te w ogóle karty z naszymi piłkarzami z polskiej ligi. Szukałem wszędzie. Pytałem, czy mają. Oczywiście dostałem tą samą odpowiedź. Czyli nie ma, nie dojechali. Ja ich rozumiem. Ale dzisiaj, bo to nagrałem w sobotę, udało mi się je kupić. I o dziwo niestety są dość drogie. Bo taka jedna szesetka kosztuje ponad 30 zł. Tak. 30 zł kosztuje jedna szesetka. A mam ich w ogóle 4. Więc myślę, że będziecie fajnie oglądali. A potem może nagram mam kolejny unboxing, które potem dowiecie się już wkrótce. Albo raczej zobaczycie. Jeżeli uda mi się wyrobić. No to więc zaczynamy unboxing kart. Kart z polskiej ekstraklasy. No dobra, więc zaczynamy z pierwszą szesetką. Oczywiście 8 kart hobby. I mam tutaj naszego Kovacevicia. No dalej jestem ciekawy. A, ja widzę, to jest firmy Sportzo. Które pisze w ogóle, no właśnie, tak jak mówiłem. 29,90, czyli po prostu niecałe 3 dychy. Dobrze. Henry Kravitz z Wicef Łódź. Spoko. Zoltan. O Jezu. Zoltan Alomerwicz. Kolejny bramkarz. Tak jak widzicie. No. Dawid Kędziora. No. Trzynasz był reprezentant. Spędził wydomnie, Zagrzbet, dwukrotnie zdobył mistrzostwo Chorwacji, 3-letni skrzydłowy. Powrócił do PKL, jeden wyróżnionym graczem w tle całej ligi. No nie można sobie zaprzeczyć. Kolejny. Ernest Terpiński, pomocnik to jest. I też widzę w Łódź. Oczywiście, które mam wszystko w ogóle, co jest, więc... Kolejnie. Czerwiński. No... Rzeszę coś. Wuhu! Hollywood. Hernit Ravas. Widzę w Łódź. Znowu go trafiliśmy. Ale teraz specjalna. No i proszę. Łukasz Podolski i Fran Tudor. No po prostu Rivas Forever. PO i OB. Prawy obrońca i obrońca. Ci dwaj gracze przez cały poprzedni sezon rywalizowali ze sobą o tytuł należnego
asystenta. Ostatnie tę rozgrywkę wygrał Podolski, który uznał 9 ostatnich podań, ale do końca goni go Tudor. No pamiętam go. Zalecie 2 asysty mniej. Mnie Niemiec pomógł górnikowi zająć 6 miejsce w tabeli, a stoi i Horwat przyczynił się do mistrzostwa Polski zdobywanego przez Raków. Oczywiście ja się cieszyłem, bo dzisiaj jestem kibicem Krakowa, więc ja się bardzo cieszę. I następny to jest Adrian Lis. No. Więc się cieszę, że trafiłem chociaż jednego gracza, albo wokół gracza Krakowa. Więc czas na kolejną szesetkę. To czas na kolejną, drugą szesetkę. Bo ten dyszka w ogóle też otwierał, ale wiem, że chyba dyszka zamawiał. No bo w ogóle na ich stronie można zapłacić 9 zł za jedną szesetkę. A w Empiku to już 30 zł. Ariel Mosur. Nawet spoko. Marc Gaul z Legii Warszawy. No. Jeżeli jest jakiś w ogóle kibic z Legii, to może trochę się cieszyć. Tu trochę przesunę, żebyście mogli też widzieć. Maciej Żurowski. Proszę coś. I kolejny. Adam Zechlak. Słowacja. A tak w ogóle z ciekawości, to te wszystkie karty są produkowane właśnie w Słowacji. Roberto Alves z Radomiaka. Mateusz Kochalski. Oczywiście tu macie wszystko pokazane. No i proszę, Wiral Gochta z Krakowi. I ostatni to jest, no, Authentic z podpisem Alex Pektow. Oczywiście tu macie kodzik, który to prezentuje i jego autograf. Level 2. Ciekawe. Gratuluję. Otrzymałeś specjalną kartę z autentycznym podpisem zawodnika PKO Bank Polski R klasy sezonu 23-24. Autentyk podpisu gwarantuje Sport Zo. Daniel Mirwa. No. Cieszę się. Śląsk Wrocław. Oczywiście, kto jest w ogóle kibicem Śląska, to no. To może trochę się cieszyć. Więc wracamy kolejną szóstkę. Dobra. Przedostatnia szóstka. Ciekawe, czy kogoś trafię z Krakowa. Kto tak w ogóle tak miał, to niech da w komentarzu. Że takie otwieranie to jest po prostu masakra. Dobra. Jasiak. Patryk Jasiak. Jego
Po tym, w 20 roku po wygnieniu go z Adriopole. Nieźle. Sota. No, to mógł w ogóle dalej w ogóle. Życzę mu chociaż powodzenia w dalszym grze. Martin Relte. I to uwaga, jest skoro na Kielce. I o dziwo Raków i o dziwo Raków i jutro z nimi gra. Belgijski pomocnik. Nieźle. Sebastian Madejski. Z Krakowi. Znowu. No i proszę. Marko Echman. Rumunia. No, ale to chociaż można choćby ten. A, w sezonie 22-23 w PKO BP Ekstraklasie nie zagrał choćby minuty. No to już ten nie jest. Jak po prostu nie szanuje. Mateusz Matras. Czyli trochę tam zagrał. Dawid Szymowicz. Ładnie się prezentuje w ogóle. No, ale ładnie się prezentuje. I co to w ogóle? One of... Jeden z 150. Nieźle. I... Hollywood. Michael Izacht. Oczywiście, jeśli ktoś jest z Lecha Poznań, to... To też mogą się trochę cieszyć. Chociaż tutaj mogli napisać, że walczył z tym. Że walczył z Iwim. No właśnie o króla strzelców. No trochę tak chamstwo w ogóle, że zapomnieli dodać. Ale dobra, lecimy dalej. Z ostatnią zasetką. I czas na ostatnią. Ostatnią saszetkę z tych kart. Dobra. Wahan kurczę, co to jest napisane? Bika Hanian? Coś tak? Armenia, Jezu. Oni po prostu mają... On trudny na wszystko do wypowiedzenia. Erik Ekspisto. Napastnik ze Śląsk Wrocław. Gwiazda klubu, która co roku melduje się w górnej części tabeli strzelców. PKO Ekstraklasy. Napastnik w ciągu niecałych 5 sezonów rozegrał w Śląsku, trafił do siatki przeciwka już ponad 40-krotnie. I też jest w ogóle, oczywiście dużo się mówi, że jest na celowniku Rakowa. Jak będzie grał w Rakowie, no to wtedy Iwi będzie miał swojego kolegę. Jacek Podgórski. Zawsze coś. Prawy wahadłowy. Trafił w 20 roku w zasadzie wolnego transferu. Że chojniki chojnice. Takuto Oshima. Japonia. 25-letni. O, no właśnie w moim wieku jest. W jednym miejscu Osaka do drużyny biało-czerwonych dołączył w 2022 ze słowackiego klubu Michlowice, pomocnik stanowi bardzo własny. Część środka pola
krakowskiej trumny obecnie wartość jabłońskiego pomocnika przekracza 800 tysięcy euro. Czyli niecały milion euro, no nieźle. Mateusz Wdowiak. O proszę, nasz były gracz Krakowa. No jak widać, nieźle. No, 20-letni skrzydłowy przed obecnym sezonem przeszedł z Krakowa do Zagłębia. W Częstochowie spisał się on dobrze, ale ogólnie wchodził z ławki. Z tego powodu Wdowiak zdecydował się o transfer do Lubina. Obecnie zbliża się do rozgrania swojego 13 meczu w PKO Ekstraklasie. No gdyby w ogóle Paszun wcześniej go wypuszczał, no mógłby zostać. Ale cóż no, niech się rozwija. Boris Szekulić z Górnika, Słowacja. 11 rozgranych, 83 minuty, 1 gol, 1 asysta, 1 kartka i 0 celowanych. Team Sprint. Bartłomiej Pawłowski. No kurwele, co jest? No ładnie, no fajnie to wygląda, fajnie. Żywicowa Łódź. No, ale fajnie się prezentuje. I ostatnia karta. Kamil Zapolnik. Przypuszcza. Zielonego okienka transferowego z Miedzi. Z Miedzi Legnica. No. I to jest już wszystkie karty. Wszystkie w ogóle cztery. Ale no cóż. Myślę, że Wam się chociaż się spodobało. No i to wszystko. Oczywiście, tak jak Wam mówiłem, niestety w Empiku były tylko cztery szeszetki, które kosztują 3 dychy. Po prostu 30 zł. Ale myślę, że może w przyszłości będą kosztowały taniej. Zamiast 40 to może nawet 10 albo nawet i 15 zł. Ale to już zależy od firmy, która będzie mogła ich wypuścić. I oczywiście, jak Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia. Oczywiście muszę teraz odpocząć, a następnego dnia będę potem montować, znaczy następnego dnia będę nagrać dla Was kolejny odcinek, albo tutaj kolejny unboxing na kanał vlogowy. No to cześć i pa pa!